pojawia się sformułowanie na świadectwo przeciwko nim. I tak samo jest tutaj właśnie z tym adiutantem, bo w 19 wersecie 7 rozdziału 2 Księgi Królewskiej jest powiedziane: wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy rzecz ta mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, ale jeść z tego nie będziesz. Tak mu się stało. Lud stratował go w bramie na śmierć. Tutaj właśnie ten człowiek zobaczył spełnienie Bożej zapowiedzi. Cena spadła i wcale nie były potrzebne otwory w sklepieniu niebieskim, tylko zwykłe dwa większe oddziały wojskowe, które porzuciły swój dobytek. Więc to też pokazuje, że ludzie niewiary, gdy chcą wyszydzić Boga, używają przesadnych argumentów, bo przecież to już na zdrowy rozsądek, taki nawet jeśli by były faktycznie z nieba zesłane ogromne ilości, no to to już to by wystarczyło. Ale nie, on musiał przesadzić, że nawet jeśli takie coś by się stało, to jest za mało, żeby te ceny spadły. I to jest, tak działa niewierzący człowiek, że on w ogóle nawet nie kieruje się racjonalnym rozumowaniem, tylko w tej wrogości wobec Boga posuwa się do każdego podłego argumentu, żeby Boga poniżyć. Jeszcze w Ezechiela mamy taką lekcję, 14 rozdział, która pokazuje nam, ja przeczytam 5 wersetów, 14 rozdział Ezechiela, 13 werset. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło. Czyli widać, że choć Stary Testament głównie zajmuje się narodem Starego Przymierza, Izraelem, i narodami zajmuje się nieczęsto, to tu widzimy, że jest to reguła dotycząca każdego narodu, jak i kraj. I każdy kraj ma swoją odpowiedzialność przed Bogiem za to poznanie, które Bóg mu dał. Bo widzieliśmy to na przykład, gdy Jonasz poszedł do Niniwy i on tylko wspomniał, że Bóg zburzy Niniwę, to już każdy z nich wiedział, że zawinił przeciwko Bogu i wiedział, że ma się do Boga nawrócić. Nasz kraj jest bardzo uprzywilejowanym krajem. Niestety na planecie Ziemi jest tak, że jeśli byśmy wszyscy mieli dostać odpowiednią ilość jedzenia do swoich potrzeb, to tej żywności by zabrakło. Słyszy się, że się dużo marnuje żywności, że jest nadprodukcja i tak dalej, ale to są rzeczy mocno uproszczone. Generalnie grzech spowodował, że tej żywności jest mniej niż jej potrzebujemy. I jako ludzie nie jesteśmy w stanie wytworzyć jej tyle, ile trzeba, żeby wszyscy byli nakarmieni. I konsekwencja tego jest taka, że skoro my mamy pełen talerz tu w Polsce, to dzieje się to kosztem tego, że ktoś gdzieś na świecie głoduje, bo 2/3 tego talerza nie jest moje, które zjadam. To jest jedzenie, które zabrałem komuś z Afryki, komuś z Azji. Oczywiście nie ja swoimi rękami, tylko przez różnego rodzaju
przemoc ekonomiczną, które kraje Europy i kraje nowoczesnych państw stosują wobec słabszych ekonomicznie i gorzej politycznie zarządzanych regionów świata. I to powoduje te wszystkie napięcia, które mamy, bo tamci ludzie też chcą jeść, też chcą mieć lodówkę, też chcą mieć samochód, też chcą, jeśli ciężko pracują, dostać uczciwe pieniądze i rosną różnego rodzaju naciski, żeby po prostu za uczciwą pracę dostać uczciwe wynagrodzenie i różnego rodzaju wojny będą trwać aż do końca. To nie jest coś, co się da zaspokoić. Antychryst na tle tych napięć dojdzie do władzy, bo będą te napięcia, gdy Duch Święty zostanie zabrany z pośrodka, jeszcze bardziej wyeksponowane i jeszcze bardziej będzie to wszystko bez jakiegokolwiek rozsądku realizowane. Kolejny werset, 15. A jeżeli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj, także wyludniłyby go i stałyby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt. Czyli tutaj widzimy, Bóg się przyznaje po pierwsze do głodu, Bóg się przyznaje do tego, że siły przyrody są pod jego kontrolą i to on je kieruje przeciwko ludziom, którzy przeciwko niemu zgrzeszyli, tak jak on sam chce, tak jak on zdecyduje. Dziś mamy dużo utrudnień związanych z jednym z mniejszych stworzeń bożych, jakim jest wirus. I to Bóg cały czas ma pełną kontrolę nad tym, jak i dokąd ten wirus dojdzie i jakie spowoduje spustoszenia. I 17 werset. Albo jeżeli bym, proszę zobaczmy, to jest cały czas liczba, osoba pierwsza. Bóg mówi tutaj ja, to ja. Ja sprowadzam, ja przepuszczam, ja zsyłam. Albowiem jeżeli bym sprowadził miecz na ten kraj i powiedział, niechaj miecz przejdzie przez ten kraj i wytępiłbym w nim ludzi i bydło. Czyli znowu miecz, symbol wojny, miecz, który on, Pan Jezus, będąc sprawiedliwym i miłosiernym, według swojego osądu zsyła. I 19. Albo jeżeli bym zesłał zarazę na ten kraj i wylał nań swój gniew w krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło. Tutaj może ten 19 bardziej pasuje niż 15 do naszej obecnej sytuacji. Czyli znowu widać, że Bóg osobiście mówi, że to on zsyła zarazę na kraj, który jest niewierny. Na kraj, który stał się przedmiotem wyciągniętej ręki Bożej. I 21. Myślę, że warto, żeby każdy wierzący miał ten 21 zakreślony w swojej Biblii. Bo tu jest tak powiedziane. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Choćbym nawet zesłał na Jeruzalem, bo tu akurat już jest mowa o Jeruzalem, moich czterech nieszczęsnych sędziów. Miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to są sędziowie, którzy są przez Boga nazwani, Wszechmogącego Pana, nazwani Jego sędziami. Czterech nieszczęsnych sędziów. Miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę. Na co może się uskarżać człowiek, dopóki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy.
7 years. In the midst of the 7 years, he shall cause the sacrifice and offering to cease, pollute the sanctuary, and place the abomination. When you shall see the abomination of desolation stand in the holy place, then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. When you shall see the abomination of desolation stand in the holy place, then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, such as was not since the beginning of the world. He shall oppose and exalt himself above all that is called God, all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. When you shall see the abomination of desolation stand in the holy place, then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world. When you shall see the abomination of desolation stand in the holy place, then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, such as was not since the beginning of the world. He shall oppose and exalt himself above all that is called God, all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. When he shall see the abomination of desolation, stand in the holy place, then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world, such as was not since the beginning of the world, not unto this time, no, nor ever shall be.